A w dzisiejszym odcinku idealne ćwiczenie do nauki shredowania. Proste, ale skuteczne. Najpierw pokażę Ci, w jaki sposób poprawnie je wykonać, a następnie przejdziemy do intensywnego treningu, który wyciśnie z Ciebie wszystkie BPM. Koniecznie napisz w komentarzu, jaką prędkość udało Ci się osiągnąć. Z tej strony Wujek Szpon, a Ty oglądasz W Szpona Gitarę. Kanał, który prężnie rozwija się dzięki wsparciu patronów. No to zaczynamy sekcję z tłumaczeniem, której oczywiście lepiej dla swojego dobra nie pomijać. Na start lewa ręka. Zacznijmy od ułożenia dłoni w klasyczny sposób. Przyłóż kciuk z tyłu gryfu na połowie jego szerokości, wygnij nadgarstek, wyciągając palce do przodu w ten oto sposób. Koniecznie ułóż wszystkie palce wzdłuż linii struny, dbając o ich odpowiednio mocne wygięcie. Stosuj zasadę dociskania struny tylko jednym palcem jednocześnie. Nie sumuj ich, nie łącz ich na gryfie, bo to ogranicza ich swobodne możliwości poruszania się. Na sam koniec upewnij się, że potrafisz wykonać to ćwiczenie tylko i wyłącznie za pomocą lewej ręki i techniki legato. A teraz kilka istotnych rad na prawą dłoń i kostkowanie. Kostkuj tylko i wyłącznie za pomocą ruchu poruszającego się nadgarstka. Stosuj lekkie pochylenie płaszczyzny kostkowania w dół, które pozwoli Ci skutecznie zmieniać struny bez efektu dziobaka. A teraz pokażę Ci najlepszy patent na skuteczną zmianę strun w tej zagrywce. Kostkuję 6 razy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Przedłużam ruch w górę, aby kostka znalazła się nad grubszą struną i teraz na nią spadam. No i właśnie na takiej zasadzie odbywa się zmiana strun w tej zagrywce. Na koniec upewnij się, że jesteś w stanie zagrać to ćwiczenie tylko i wyłącznie prawą ręką, skupiając się na poprawnym odgrywaniu wartości rytmicznych oraz nad zmianą strun przy pomocy pochylenia płaszczyzny w dół. Dodatkowo gorąco polecam stosować dwie metody ćwiczenia. Pierwsza, bardzo tradycyjna, graj wolno, dokładnie, skupiając się na każdym możliwym detalu danego ćwiczenia, stopniowo zwiększając jego prędkość. A druga metoda polega na czymś zgoła innym. Tym razem uderzamy w przeciwieństwo. Graj szybko ponad swoje umiejętności na tak zwane 120%. Mimo jakichś błędów, które przydarzą nam się po drodze, mimo spinania się dłoni, mimo niedokładności gry, to jest szalenie istotne, aby przyzwyczajać naszą głowę i palce do szybkiego tempa. Też musimy się do tego zaadaptować i pamiętać. Bieganie nie jest trochę szybszym chodzeniem. To zupełnie inny rodzaj ruchu, wymagający skupienia się na innych aspektach treningu. No to przechodzimy do aktywnej części odcinka. Weź gitarę, graj razem ze mną. Mała uwaga, spróbuj skorzystać z dostępnych rozdziałów na pasku przewijania oraz skrótów klawiszowych, które ułatwią Ci płynne przechodzenie między prędkościami.
Choć szybkie granie to kliknij w to wideo, aby opanować świetną zagrywkę na bazie pentatoniki.